Paweł, spodziewałeś się, że tak łatwo i gładko to pójdzie? Mówię o konfrontacji, zwłaszcza w pierwszych kilkunastu minutach z Akaną Orłem. Znaczy, czy się spodziewaliśmy? No, my zagraliśmy swoje, to co od nas się oczekuje i tego co zabrakło w Katowicach. Chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę to była raczej nie nasza gorsza gra, tylko gdzieś tam nieskuteczność, a to można by było szybko poprawić i to dzisiaj zrobiliśmy, można powiedzieć, w pierwszych pięciu minutach już ruszyliśmy, strzelaliśmy bramkę, byliśmy skuteczni, fajnie rozgrywaliśmy piłkę, ta pierwsza połowa była naprawdę rewelacyjna w naszym... No, momentami to była taka rekordowa tiki-taka. No cieszy to na pewno, bo na to przy hali startowej przychodzą kibice oglądać i tak ma wyglądać drużyna mistrza Polski. Mam nadzieję, że będziemy do końca sezonu przyzwyczajać do takiej gry. A Jelcz, no bardzo dobra drużyna i tym bardziej nas cieszy, że w taki sposób fajny, widowiskowy, skuteczny potrafimy zwyciężyć. Daliście tym samym jasny sygnał i przekaz do Chojnic, że wróciliście na zwycięskie tory. W niedzielę konfrontacja z Red Devils. No na pewno tutaj musimy to spotkanie wygrać, musimy cały czas punktować, oddalać się od, można powiedzieć, tego wagonu, który nas próbuje dogonić. Jest tych zespołów bardzo dużo i naprawdę wiemy, że konkurencja się zaostrza, więc my musimy punktować, wygrywać. Myślę, że już w niedzielę znowu w lidze wrócimy na tory, pokażemy minimum taką samą grę jak dzisiaj i jestem spokojny. Po 13 minutach spotkania już de facto było wiadomo, kto awansuje do półfinału. Bardzo szybko. No tak, no dzisiaj pierwsza czwórka wyczyniała cuda na boisku. Nic, tylko klaskać im. Grali świetnie, strzelili 6 bramek. Musimy im dziękować, cała drużyna musi im dziękować, że tak wspaniale zagrali. Jesteśmy w półfinale. A kiedy do tego poziomu spróbuje dostosować się również druga czwórka? Myślę, że druga czwórka potrzebuje trochę czasu. Ale na pewno jeszcze w tym sezonie zaskoczy i będzie grała, może nie na tym samym poziomie, bo do tego trzeba czasu i doświadczenia, ale na pewno się zbliżymy i będziemy też strzelać bramki.